Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość Radia Warszawa. Ksiądz biskup Romuald Kamiński w studiu Radia Warszawa. Zacny gość, którego zawsze nam miło tutaj gościć, a w zasadzie to gospodarz tego miejsca. Szczęść Boże, księże biskupie. Bóg zapa, dziękuję za dobre słowa. Jesteście wyjątkowo łaskawi. Księże biskupie, to ja najpierw zwrócę się do naszych słuchaczy i do naszych widzów, ponieważ takie rozmowy jak ta powstają dzięki Wam, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Jesteśmy na Patronite, jesteśmy na YouTubie. Zachęcamy Was do tego, żeby wspierać Radio Warszawa, żeby zostawać naszym patronem. Właśnie przez platformę Patronite wystarczy wyszukać tam Radio Warszawa i dołączyć do grona patronów. A teraz przechodzimy do sedna, czyli do bitwy, która zmieniła losy historii świata. I myślę, że to nie jest absolutnie przesada. Jestem po kilku rozmowach, w których historycy z Radzymina, z Wołomina, z Ossowa mówili mi o tym, jak ważna jest to historia dla mieszkańców tamtych ziem, ale tak naprawdę jest to historia ważna dla nas wszystkich, tak naprawdę dla wszystkich na świecie, bo wtedy zmieniła się historia. Wszystko to prawda. Gdybyśmy umieli tak ogarnąć całość tych wydarzeń, oczywiście do tego trzeba się trochę jednak przygotować i mieć dość duży zasób wiedzy, jeśli chodzi o pewien układ sił, o pewne zamiary polityczne, ale nie tylko w czasach po I wojnie światowej, to rzeczywiście to się wszystko potwierdzi, bo nasze wiadomości czy nasza wyobraźnia, jeśli chodzi o tamten czas, zostaje niejako zawieszona na końcu, z końcem I wojny światowej. I rozumiemy układ sił, układ granic, kto na mapie, powiedzmy, tych wielkich, rozdających, że tak powiem, fanty w tamtym czasie pojawia się i tak dalej. To jest dla nas zrozumiałe. Natomiast to, co się dosłownie w kilka miesięcy później dzieje, to już jest i mniej znane, i w zasadzie nie mamy wyobraźni. A teraz, żeby to jakoś właściwie ukazać. Mianowicie, jeszcze w czasie trwającej I wojny światowej wybucha rewolucja. I tutaj trzeba mieć świadomość, że ta rewolucja październikowa, na czele której stoi Lenin, jest niestety wydarzeniem, które wspomagają duże siły i polityczne, i gospodarcze z różnych stron świata, instytucje zamożne, które w ten sposób chcą uczestniczyć w przeobrażaniu świata. Można by powiedzieć, że jesteśmy przerażeni, jak się to czyta, jak się studiuje, jak się analizuje te sprawy, że może się narodzić w umysłach wielkich polityków i przedsiębiorców, właściwie to trudno nazwać przedsiębiorcami, ludzi, którzy decydują o jakichś wielkich produkcjach na świecie i tak dalej, żeby zrealizować tak niecny plan przeobrażenia świata, jakby oderwać go od Boga, skłócić ludzi, przeprowadzając swoją jakąś fantazję, prawda? I pierwszy taki praktyczny etap tego szaleńczego zamysłu to jest to, żeby tę ideę ponieść najpierw po Europie, a potem przejść na inne obszary, na inne kontynenty. No i właśnie, my jesteśmy teraz związani, powiedzmy tutaj, naszymi rozważaniami z rokiem 20, ale to się zaczęło wcześniej parę miesięcy, kiedy Lenin i inni postanowili, że
najpierw trzeba na swojej drodze pokonać Polskę, żeby potem połączyć się z proletariatem niemieckim, a potem do Francji dotrzeć, a potem do Anglii i, że tak powiem, gdziekolwiek się to tylko da. I taki był plan, ale... I teraz wydawało się, że ten pierwszy etap to jest tylko taka mała przygrywka do wielkiej batalii. Sądzono, że Polska przecież dopiero co się narodziła do istnienia. Jest takim kruchym bytem. To takie maleńkie, bezradne dziecko. I bieda, i ubóstwo, i dopiero co zaczynamy jakby sklecać to wszystko, i problem wojska. No, czego byśmy się nie dotknęli, to jest na minusie. Ja mam wrażenie, że my dzisiaj, trudno nam sobie zdać z tego sprawę, że tak to wyglądało. Absolutnie tak. I nasi rodacy też często w ogóle nie mieli pojęcia takiego, jak my mamy dzisiaj. Co to znaczy Polska? Tak. No i rozpoczyna się ta sowiecka kampania. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na to, jak w pośpiechu się Polska organizuje, ale najczęściej dochodzące informacje z frontu, to cofamy się właściwie na wszystkich tych. Owszem, odnosimy pewne zwycięstwa, ale wszystkiego nam brakuje. Podupada bardzo morale żołnierzy, bo jeśli żołnierz widzi, że następnym, tak powiem, działaniem będzie wycofanie się znowu o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, no to nie buduje jego morale. Też wchodzi wyobraźnią w jakąś taką, powiedziałbym, ciemność. Znikąd pomocy i tak dalej. I to tak się dzieje do sierpnia. I tutaj trzeba jakby postawić kropkę, jeśli chodzi o te działania frontowe i powiedzieć, że jest takie pierwsze jakby ocknienie się narodu. Ono polega na tym, że po pierwsze zaczynamy rozumieć ogrom niebezpieczeństwa. Ślemy sygnał, najbardziej to przez Kościół katolicki na cały świat i do papieża, i do episkopatów różnych krajów, żeby się za nas modlili, ale jednocześnie też różnymi drogami idzie prośba, żebyśmy otrzymali jakieś wsparcie, bo już tutaj klarowna jest sytuacja, chociaż rozumienie na zewnątrz, myślę o innych krajach, jest bardzo, bardzo małe. Może ta jakaś taka bezradność, czy taka, powiedzmy, to nie lekceważenie, tylko takie odrętwienie wynika też stąd, że dopiero co się zakończyła wojna, która właśnie wszystkie kraje dotknęła, ale naród polski mobilizuje się. Wielu ludzi wstępuje do wojska i rozpoczyna się wielka, wielka batalia podniesienia się z kolan, podniesienia ducha. To modlitwa. I tutaj, proszę sobie, że tak powiem, wziąć do serca, przoduje w tym stolica. Od przemienienia Pańskiego do wniebowzięcia Matki Bożej trwa wielka nowenna. Wcześniej też kraj jest oddany sercu Jezusowemu i w opiekę Matki Bożej. Zawierzenie dokonywane pod przewodnictwem prymasa, biskupów, a więc wstępuje też nowy duch. I teraz jest przygotowywana pewna koncepcja obrony. Wszelkimi siłami trzeba obronić stolicę. Ona nie może upaść. I Wisła będzie
taką linią, takim progiem, za który nie można, że tak powiem, żeby się wróg przeprawił i poszedł dalej, czy okrążył stolicę. To warto, to w tym momencie chciałbym naprawdę zachęcić do zapoznania się z przeogromną literaturą. Ona jest fascynująca, bo rzeczywiście tyle, ile napisano o roku 1920, szczególnie o Bitwie Warszawskiej, to zaraz do tego dojdziemy. To jest się czym pożywić i że tak powiem, zrozumieć istotę tych wielkich wydarzeń. A koniecznie trzeba tego dokonać. No właśnie. I chyba mi się wydaje, że najlepszym sposobem poznawania historii jest pojechanie w te miejsca, które będzie można odwiedzić już w przyszłym tygodniu, czyli od 13, to ta kulminacja wydarzeń związanych z obchodami Bitwy Warszawskiej 1920 roku. My nie będziemy Państwu tutaj wszystkiego przytaczać, ponieważ znajdą to Państwo na stronach internetowych diecezji warszawsko-praskiej, chociażby także na stronie Radia Warszawa. Ale myślę sobie, że najciekawsze jest poznawanie historii poprzez tych, którzy znali tych, którzy walczyli. A można ich dzisiaj jeszcze spotkać. Tak, dlaczego my się koncentrujemy na Bitwie Warszawskiej, a przecież było w tym czasie, w tych paru dniach wiele innych. Ta ma swój wyjątkowy wydźwięk, bo tutaj jest pokazany także element wiary narodu. Nie możemy tutaj, że tak powiem, pominąć, bo byłaby to zdrada, że ten akt zawierzenia siebie, ojczyzny, rodzin, każdego z osobna sercu Jezusowemu i opiece Matki Bożej, łaskawej patronki stolicy i tej, którą nazywamy Królową Polski, to tutaj się to wszystko ziściło. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to niech pójdzie i tam, posłucha. Niech posłucha, niech weźmie jakoś sobie na rozważanie serca, niech jakoś zrobi jakby z tym, co chce, ale trzeba sprawdzić przede wszystkim. W pewnym momencie zobaczy, że to nie są jakieś grzeczne tylko opowiadania. No i właśnie. I przechodzimy do tych dni, które są w tym całym wielkim pejzażu tego zmagania ogromnie ważne. Więc tak, trwa od 6, od Przemienienia Pańskiego, trwa nowenna. Rosyjskie oddziały już są na linii Radzymina. No to przecież wiadomo, że to jest kilka godzin walki i są w stolicy. Przecież każdy z tych oddziałów, które pierwsze z armii sowieckiej podeszły pod Warszawę, był dobrze instruowany, co ich czeka w Warszawie. Jak się ubłowią i jak będą mogli sobie użyć tych wszystkich, powiedziałbym, niecności, jakie niosą ze sobą, wyżyć się na Polakach, na narodzie, na kulturze, na religii i tak dalej. No więc jest taki, powiedziałbym, tło tych całych wydarzeń. Duch taki w armii sowieckiej. I w tym czasie dokonuje się takie bardzo, wydaje się, wydarzenia małe. Marszałek przygotowuje się do uderzenia z Nadwieprza. Księże biskupie, musimy niestety powolutku, właściwie musimy kończyć tę rozmowę. Jest mi strasznie przykro, ponieważ ta historia dobiega powoli. Choć jeszcze pół minuty. Pół minuty. Tak. I trzeba powiedzieć, że tak 13
ogarnia młodzież tutaj, ksiądz Skorupka wraz z oficerami, idą na front. 14 ksiądz Skorupka ginie. W międzyczasie ukazuje się po raz pierwszy Matka Najświętsza. Oficerowie, znaczy żołnierze sowieccy to widzą. Potem 15 w nocy drugie ukazanie się Matki Bożej i 15 idą na cały świat meldunki. Polska wstaje jakby z kolan i front zmienia, że tak powiem, swój kierunek, dokonuje się rzeczy niebywałe. Księże biskupie, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tej rozmowy, choć za krótkie, ja wiem i przepraszam za to bardzo serdecznie, ale Polska wstaje z kolan i Polska potrzebuje może dzisiaj ponownie oddać się jako cały kraj niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny i sercu Jezusa. Może tego dzisiaj potrzebujemy i dlatego warto odwiedzić pola Bitwy Warszawskiej. W najbliższym czasie będzie można zobaczyć i rekonstrukcję, i świętować, pójść na mszę świętą, ofiarować mszę świętą, na przykład w intencji naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję za to ważne spotkanie w studiu Radia Warszawa i dziękujemy też dzisiaj za krew wszystkich bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Ksiądz biskup Romuald Kamiński był naszym gościem. Bardzo chciałem dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że dopiero zacząłem opowiadać. Dziękuję wam. My wiemy, że z księdzem biskupem tak jest. Dziękuję bardzo. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.